Pięknie rozpoczęliśmy to dzisiejsze rozważanie. Panie, przyjdź do mojego serca. Bardzo potrzebuję Cię. Dzisiaj będzie o błogosławieństwie, czyli właśnie o tej potrzebie Boga w naszym życiu. Myślę, że dzisiaj świat bardzo potrzebuje Bożego błogosławieństwa, a tymczasem bardzo często widzimy, że świat od Pana Boga się po prostu odwraca. Nie chce przyjąć Jego błogosławieństwa. Ale moi drodzy, tak po kolei sobie powiemy. Najpierw, czym jest w ogóle błogosławieństwo? Czym jest to Boże błogosławieństwo? Otóż etymologicznie w naszym polskim języku błogosławić to brzmi tak. Błogosławić, czyli jakby dobrze mówić, błogo mówić, błogosławić, czyli życzyć komuś dobrze, sprzyjać komuś. Tak też jest w ogóle w języku łacińskim. Benedicere oznacza życzyć komuś dobrze, pomyślności, jakieś powodzenia. Po prostu błogosławieństwo jest życzeniem dobra dla tej rzeczywistości, komu się, której się błogosławi. Zobaczcie, że rzeczywiście jest tak, że Kościół mówi, że błogosławi się tak naprawdę wszystko, co jest dobre. Kościół błogosławi samochody, Kościół błogosławi mieszkania, Kościół błogosławi ludzi, Kościół błogosławi zwierzęta, Kościół błogosławi wszystko, co jest dobre. Pan Bóg, moi drodzy, nie błogosławi przez Kościół niczego, co jest złem, co byłoby złem. Więc gdyby było tak, że ktoś chce pobłogosławić swoim jakimś takim poczynaniom, które byłyby złe w oczach Pana Boga, no na przykład chcemy się zemścić na, nie wiem, na swoim sąsiedzie za coś, na byłym mężu, na byłej żonie, za zdradę czy za coś, w jakiś sposób chcielibyśmy się zły zemścić i chcielibyśmy, żeby ksiądz odprawił mszę albo pobłogosławił to nasze marzenie, pragnienie, no to wtedy, moi drodzy, takie błogosławieństwo by po prostu nie zaistniało. Jest taka deklaracja, fiducia supplicans. Nieważne o czym, nie będę podejmował tematu właśnie tej deklaracji. Natomiast to, co ciekawe, to właśnie jest tam dużo powiedziane o błogosławieństwie. I fragment przeczytam. Ze ściśle liturgicznego punktu widzenia błogosławieństwo wymaga, aby to, co jest błogosławione, było zgodne z wolą Bożą wyrażoną w nauczaniu Kościoła. Czyli zobaczcie, zła, grzechu, czegoś, co jest po prostu z natury złe albo co nie, Kościół nie uważa za złe, tego się nie błogosławi. Bóg tego nie błogosławi. Bóg, moi drodzy, tego nie błogosławi i też Kościół tego nie błogosławi. Ciekawą definicję przeczytałem, czym jest błogosławieństwo właśnie w takim katechizmie Kościoła katolickiego, ale w takiej wersji dla młodzieży. Być może ktoś zna, komuś wpadło w ręce. Ciekawa wersja, Jukat się nazywa. I tam jest tak zapisane. Błogosławienie to postawa Boga, który obdarza życiem i strzeże je. Bóg, Ojciec i Stwórca wszelkiego istnienia mówi, dobrze, że tu jesteś, to cudownie, że istniejesz. Błogosławić oznacza modlić się o dobro, które pochodzi od Boga dla innej osoby, rzeczy lub jakiegoś procesu. Bardzo ciekawa, fajna, prosta, krótka definicja. I moi drodzy, tak to jest, że Bóg od początku stworzenia świata temu światu błogosławił. Kiedy stworzył zwierzęta, kiedy stworzył ludzi, mówił, no dobrze, to istnieje, błogosławię temu wszystkiemu. Później widzimy błogosławieństwo Noemu, błogosławieństwo Mojżeszowi, wcześniej Abrahamowi jeszcze. Ciągle Pan Bóg błogosławi. Naturą Boga jest błogosławieństwo. To znaczy, że Bóg chce, żebyśmy my byli tutaj na ziemi pobłogosławieni przez Niego, żeby nam było dobrze, żebyśmy się, no właśnie, dobrze urządzili tutaj na ziemi. Wiemy, że do końca to nie jest możliwe przez grzech pierworodny, przez zło, które jest na świecie, przez to zło, które się tak panoszy i wiemy, że ostatecznie to błogosławieństwo i największe błogosławieństwo będzie po prostu w niebie. Tam będzie, on czeka takie 100% błogosławieństwo dla nas, dobro, szczęście. Natomiast tutaj na ziemi Bóg chce, żebyśmy mieli błogosławione życie. Czasami są tacy ludzie i takie tendencje w ogóle w Kościele, które mówią wprost przeciwnie. No nie, Bóg chce, żebyśmy byli, no nie wiem, pokarani chorobą, nie wiem, jakimś cierpieniem, jakimś bólem. Są tacy ludzie, którzy tak niestety uważają. I to, moi drodzy, jest bardzo złe myślenie. Bóg tego nie chce dla nas. Są wyjątki, oczywiście, kiedy człowiek niesie cierpienie i krzyż w jakiś sposób, o tym sobie kiedyś powiedzieliśmy, nieraz sobie o tym będziemy mówili, w jakiś sposób niesie
wraz z Jezusem zbawienie, odkupienie, bo może Pan Bóg posłużyć się czyimś niewinnym cierpieniem, czyimś bólem, czyimś chorobą niewinną, właśnie zbawiając drugiego człowieka, ale to już jest inna inszość, inna rzeczywistość. Bóg naprawdę chce dla nas dobra. I po to, moi drodzy, przychodzimy do kościoła co niedzielę, czasem częściej, żeby przyjąć Boże błogosławieństwo, żeby nam było dobrze w życiu, nie? Po to przychodzimy do kościoła, żeby przyjąć to właśnie tą moc Bożą, która płynie z góry. Po to przyjmujemy księdza, zobaczyć, żeby przede wszystkim ksiądz co zrobił na kolędzie? Pobłogosławił nam mieszkania. Zobaczcie, błogosławimy sobie samochody na świętego Krzysztofa. Właśnie po to, żeby nic się nam złego nie stało. My chcemy, moi drodzy, przejść przez to życie po prostu dobrze. Mówiąc tak kolokwialnie, szczęśliwie. Chociaż to jest takie bardzo szerokie pojęcie, jest to szczęście i różnie można byłoby na to szczęście patrzeć, ale bez wątpienia, moi drodzy, całe Pismo Święte, nawet liturgia i nauczanie Kościoła mówi o tym, że Bóg chce dla ciebie dobra. Oczywiście zobaczcie, że czasem dobrem będzie dla kogoś jakaś po ludzku tragedia. I to nie jest tak, że Bóg jest źródłem tego dobra, ale Bóg to dopuszcza. I można to odczytywać, wiecie, jako błogosławieństwo. W jakim znaczeniu? Wyobraźcie sobie taką sytuację człowieka, który jest bardzo, bardzo bogaty, który idzie na zatracenie, jego dusza idzie do piekła, gardzi wszystkim Bogiem, nie liczy się z Bogiem, z ludźmi się nie liczy. Jak przychodzi na jego cierpienie, nagle jakaś choroba niewyleczalna, to zaczyna szukać pomocy, nigdzie nie znajduje, zaczyna szukać Boga, znajduje tego Boga. Ja znam takie historie. Znam takie historie, o których można byłoby powiedzieć, że cierpienie, że choroba była jakimś błogosławieństwem w życiu danej jednostki czy konkretnej osoby. Wiele osób zaczęło inaczej myśleć o życiu, jak dopadło ich coś złego niestety. I w takim kontekście, wiecie co, można powiedzieć, że coś jest błogosławieństwem, nawet jeżeli coś po ludzku dobrem nie jest. Bo sprowadziło go na co? Na Boże ścieżki, do zbawienia, do wiecznego zbawienia. Czyli nie chodzi, moi drodzy, tylko o takie dobro doczesne, o zdrowie, o pieniądze, o radość, tylko chodzi o to wieczne zbawienie, o to wieczne zbawienie. I czasem jest tak, że chodzimy do kościoła, czasem jest tak, że się dużo modlimy, a i tak chorujemy, abyśmy tego nie chcieli. A być może jest tak, że właśnie w jakiś sposób jest to Panu Bogu potrzebne albo komuś obok nas, to nasze cierpienie. Nie wiem, czy tak może być, ale mistycy bardzo często na ten temat piszą. To, co, moi drodzy, ważne, o czym ja bardzo często mówię, niestety mało mnie osób słucha, ale to, co jest bardzo ważne i jest istotą Nowego Testamentu, to to, że całe błogosławieństwo przychodzi do nas przez osobę Ducha Świętego. Modląc się o Ducha Świętego, modlimy się o wszelkie błogosławieństwo dla siebie. Kiedy prosimy Pana Boga, Boże, daj mi Ducha Świętego, to tak naprawdę modlimy się o wszelkie błogosławieństwo potrzebne do mojego stanu życia. Jeśli jesteś biznesmenem, to prosisz o to, żeby tobie się w tym biznesie dobrze powodziło. Jeśli jesteś mamą, masz, że tak powiem, dzieci, masz męża, jesteś żoną, no to modlisz się o to, żebyś była dobrą mamą, dobrą żoną. Jeśli jesteś właśnie ojcem, to modlisz się o to, żeby być dobrym ojcem, żeby dobrze wychować swoje dzieci. Właśnie wtedy, kiedy prosisz o Ducha Świętego. Jest taki fragment w Piśmie Świętym, pewnie pamiętacie, bo ja często o nim mówię. Jeśli ktoś prosi o chleb, czy ojciec poda mu kamień, tak? Jeśli prosimy o dobre rzeczy, czy Bóg nie da nam Ducha Świętego, tak? To taki skrót tego fragmentu. A w 1082 punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego znalazłem takie ciekawe zdanie. W liturgii Kościoła błogosławieństwo Boże zostaje w pełni objawione i udzielone. Ojciec jest uznawany i adorowany jako źródło i cel wszelkich błogosławieństw, stworzenia i zbawienia. W swoim słowie, które dla nas przyjęło ciało, umarło i zmartwychwstało, napełniło nas swoimi błogosławieństwami i przez nie rozlewa w naszych sercach dar, który, uwaga, zawiera wszystkie dary Ducha Świętego. Dar, który zawiera wszystkie dary Ducha Świętego. My się modlimy o zdrowie, modlimy się o pieniądze, modlimy się, nie wiem, o co, mądrość. Dobrze robimy, tak trzeba. Ale kiedy będziemy się modlić tylko i wyłącznie o Ducha Świętego, to w tym darze Ojca zawarte jest wszystko.
w tym pisane przez dużą literkę T. Czyli kiedy modlimy się o Ducha Świętego, otrzymujemy wszystko, bo to Duch Święty jest tym, który przynosi do Twojego życia, do mojego życia, do życia Kościoła, to wszystko, co Jezus uczynił na krzyżu. Bez Ducha Świętego tego nie ma dostępnego. Ja tak mówię czasem skrótowo bardzo, że on jest tym takim nośnikiem tych łask. Tak, Duch Święty jest nośnikiem tych łask, czyli zobacz, Jezus, kiedy Jezus mówi, proście, a będzie wam dane, to będzie wam dane przez kogo? Przez Ducha Świętego. Kiedy kapłan rozgrzesza, rozgrzesza mocą Ducha Świętego. Przysłuchajcie się. Kiedy odprawiamy Eucharystię, uświęć te dary mocą Ducha Świętego. Wszystko tutaj na świecie jest mocą Ducha Świętego i wszelkie błogosławieństwo, czyli wszelkie dobro przychodzi od Niego. Dlatego, moi drodzy, warto zaprzyjaźnić się z Duchem Świętym. Warto zaprzyjaźnić się z Duchem Świętym. Czy jest coś, co blokuje naszą, to przyjęcie błogosławieństwo od Boga? Pewnie jest takich wiele rzeczy. Najważniejszą rzeczą, która blokuje błogosławieństwo od Boga, jest brak wiary. Jeśli nie wyznamy wiary w Jezusa Chrystusa i nie wierzymy w to, że Bóg chce dla mnie dobra, to to po prostu nie przyjdzie. Jeśli zaczniemy o tym myśleć, mówić, wzbudzać swoją wiarę w sercu, że Bóg chce dla mnie dobra i uznamy tą prawdę, że Bóg chce naprawdę szczęśliwego życia dla mnie, że Bóg chce dla mnie uzdrowienia, uwolnienia, nawet jakiegoś błogosławieństwa finansowego, no to wtedy to się stanie po prostu ciałem w naszym życiu. Wiara. Bóg, moi drodzy, odpowiada na wiarę. Więc pierwszą rzeczą, która jest taką przeszkodą w przyjęciu Bożego błogosławieństwa, to jest po prostu brak wiary. Jest jeszcze kolejna rzecz i myślę, że bardzo ważna rzecz. Grzech. Grzech, który nas w jakiś sposób odłącza od Pana Boga, czyli odłącza nas od tego źródła, które jest błogosławieństwem. My sobie o grzechu często mówimy tutaj, z tej ambony. Nie wiem, dlaczego jakoś lubię ten temat. Natomiast bez wątpienia jest taka definicja grzechu, która mówi, grzech jest odwróceniem się plecami do Pana Boga. Jeśli grzeszę świadomie, dobrowolnie i robię to namiętnie często, to znaczy, że jakby nie słucham Pana Boga, obracam się plecami do Niego. I wtedy nie potrafię przyjąć od Niego dobra. W księdze proroka Izajasza jest taki ciekawy fragment, 59 rozdział. Nie, ręka Pana nie jest tak krótka, żeby nie mogła ocalić, ani słuch Jego tak przytępiony, by nie mógł usłyszeć. Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem. Wasze grzechy zasłoniły mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha. Czasem mamy takie poczucie, proszę księdza, dlaczego Bóg mnie nie słucha? No może to jest właśnie ten grzech. Może jest jakiś grzech, z którym się zaprzyjaźniłem, który zaakceptowałem. A może to jest jakiś właśnie brak wiary. A może to jest jakieś złe patrzenie na Pana Boga, że my nie wierzymy, że On jest dobry. Wiele razy też o tym mówiłem, o tym złym obrazie Boga, który często sprawia, że no, nie potrafimy przyjąć Jego błogosławieństwa, Jego łaski do swojego życia, bo myślimy o Nim jako o tyranii, jako o tym, kto sprowadza wojny, cierpienia, choroby. Nie? My to księża dużo złego w tym narobiliśmy, bo z tej ambony pewnie nieraz padło, że jeśli nie będziesz grzeczny, jeśli nie będziesz chodzić do kościoła, to Pan Bóg cię ukaże. Bardzo często niestety księża w takim swoim złym nauczaniu no, postawili taką tamę dla Pana Boga w naszym rozumieniu, w naszym myśleniu, w naszych sercach. Więc moi drodzy, uwierzcie w to, że Bóg chce dla ciebie szczęśliwego życia. Uwierzcie w to, że Bóg chce dla ciebie dobra, że Bóg chce cię uwalniać, że Bóg chce cię uzdrawiać. Uwierzcie w to. To jest Jego błogosławieństwo. Uwierzcie naprawdę w to. To jest Jego wola. On tak chce. On tak pragnie. To jest Jego naprawdę wielkie marzenie, żebyśmy Jego doświadczali w naszym życiu. Ja wam ostatnio chyba mówiłem o błogosławieństwie Jabesa. Jest takie jeszcze bardziej znane błogosławieństwo ze Starego Testamentu, takie tak zwane błogosławieństwo kapłańskie. Ono idzie mniej więcej tak, Księga Liczb, jak dobrze pamiętam. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowami, powiedz Aaronowi i jego synom, tak będziecie błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich, niech ci błogosławi Pan, niech cię strzeże, niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą, niech ci miłościwy będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie, niech ci da pokój. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi, a ja będę im błogosławił. Czyli zobaczcie,
że tym źródłem błogosławieństwa jest wzywanie imienia Pana. Imię Pana objawione w Nowym Testamencie Jezus. Kiedy wzywamy imienia Jezus, prosimy Boże Ojcze przez Jezusa pobłogosław nam, to Duch Święty przychodzi z łaskami, z potrzebnymi darami i prowadzi nas przez życie. To nie jest tak, moi drodzy, że to błogosławieństwo przychodzi cyk tak. Często to jest proces otwierania serca, otwierania życia, bycia posłusznym Słowu Bożemu, bycia posłusznym Bogu, który do nas mówi, zrób to, idź tamto, zrób. Pan Bóg prowadzi przez życie. Naprawdę Pan Bóg prowadzi przez życie. I kiedy widziałem w swoim życiu, że brakowało mi błogosławieństwa, to było na ogół związane z brakiem posłuszeństwa. Z brakiem posłuszeństwa. Ciekawą historię wyczytałem kiedyś, tylko nie wiem, czy to znajdę. Historię, która mówiła właśnie o braku błogosławieństwa, które jest związane z brakiem posłuszeństwa. O tak, mistrz Eckhart, żyjący chyba w XII wieku, XII albo XIII, nie pamiętam, w pouczeniach duchowych napisał właśnie o posłuszeństwie. Ciekawą rzecz. Wszędzie, gdzie człowiek przez posłuszeństwo wychodzi z własnego ja i wyrzeka się swego, tam musi wejść Bóg. Gdy bowiem ktoś nie chce niczego dla siebie samego, Bóg musi dla niego pragnąć dokładnie tego, czego chce dla siebie. Wiem, to jest trudne. Ale moi drodzy, to jest zdanie, które pokazuje istotę wypełnionych modlitw. Jeśli chcesz, żeby 100% twoich modlitw było wypełnianych, spełnianych, to generalnie musisz to zdanie mistrza Eckharta przyjąć do swojego życia. Bo ono pokazuje, jak to zrobić. Chodziłoby o to, że jeśli w swoje puste miejsce sercu wpuścisz Boga, jeśli się wyrzekasz dużo rzeczy, tak robili święci mistycy, to w to miejsce przychodzi Bóg. Jeśli się jednoczysz z Bogiem, innymi słowy. I wtedy Bóg zaczyna wlewać w twoje serce modlitwę, pragnienia, marzenia. I ty zaczynasz się modlić o to, co chce Bóg. I wtedy zaczynają się te rzeczy spełniać. I to jest, moi drodzy, tajemnica spełnionych próśb. Jeśli ktoś mnie czasem pyta właśnie o tym, jak się modlić, żeby były nasze modlitwy spełnione, no to najpierw trzeba się zjednoczyć z Panem Bogiem. Przez Eucharystię, przez modlitwę różnego rodzaju, przez pokutę. To jest długi proces. I święci tak mieli. Święci tak mieli, że mieli natchnienia w swoim sercu, tak bardzo byli zjednoczeni z Duchem Świętym, z Bogiem, że o cokolwiek nie poprosili, to się spełniało. To się spełniało. O pogodę, zmieniała się pogoda, zmieniało się życie ludziom, ludzie byli uzdrawiani. Dlaczego? Bo to było tożsame z pragnieniami Boga. Innymi słowy, ja wiem, że to trudne jest, zawiłe, to co pisał mistrz Eckhart, też musiałem to ze 2-3 razy przeczytać, żeby zrozumieć, o co chodzi. Jeśli tak mocno zjednoczy się z Bogiem, że będziesz jedno z Nim, to wszystko, co On będzie pragnął dla siebie, będziesz dostawał. A Bóg chce dla ciebie, uwaga, czego? Dobra. Chce dla ciebie czego? Błogosławieństwa. Czyli będziesz opływał w szczęście i w dobro, jeśli będziesz zjednoczony z Bogiem. Jezus to powiedział nie raz. Ja czynię wszystko, co czyni kto? Ojciec. Dlaczego? Bo był z Nim zjednoczony. On słyszał pragnienie Ojca i modlił się. Ojcze, dziękuję Ci, że mnie zawsze wysłuchujesz. I były rozmnożenia chleba, i były wskrzeszenia, i były uzdrowienia. Ojcze, ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz, bo sam Ojciec niejako się w Nim modlił. I to jest, moi drodzy, tajemnica. Tajemnica wysłuchanych modli to jest tajemnica w ogóle tego błogosławieństwa w naszym życiu. Im bardziej jesteś zjednoczony z Jezusem, im bardziej jesteś zjednoczony z całą Trójcą Świętą, tym bardziej jesteś błogosławiony w życiu. I tym więcej masz dobra, które Bóg dla ciebie ma. Opływasz w szczęście, w pomyślność. Widzisz znaki, widzisz cuda, uzdrowienia. Widzisz po prostu przejawy nadprzyrodzonego życia w swoim życiu. Tylko, no właśnie, być zjednoczonym w Chrystusie. To jest to, o czym Kościół właściwie mówi 2000 lat. Dlatego komunia, komunio, być jedno z Chrystusem. Dlatego przyjmujemy Jezusa. Jeszcze warto powiedzieć sobie, ale to już nie dzisiaj, bo już długo dzisiaj mówię, o tym, żeby być zjednoczony właśnie w woli, w myśleniach, całym sobą.
Jest to, moi drodzy, proces. Ale dopiero taki człowiek w 100% zobaczy Boże błogosławieństwo w swoim życiu. Jeśli nie będziemy w 100% zjednoczeni z Bogiem, to zobaczymy na tyle procent, na ile jesteśmy z Nim zjednoczeni, Jego błogosławieństwo. I prośmy o to, aby On przyszedł do naszego serca, aby się rozgościł, aby się jednoczył z nami, aby wlewał swoje pragnienia do naszego życia, abyśmy mogli te Jego pragnienia w stosunku do naszego życia zanosić Mu na modlitwie. I wtedy zobaczymy owoce naszych modlitw.